Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Mazurka Planner. Dzisiaj jest niedziela. Pogoda jest dosyć mroźna, jak w całej Polsce. Nastał ogromny mróz. Jak na Warszawę jest to dosyć spory wynik, bo dzisiaj rano było minus 15 stopni. U nas na Mazurach to nic dziwnego, gdyż pogoda zawsze była mroźna, zima dosyć pokazywała swoje oblicza i naprawdę wiało chłodem. Temperatura sięgała nawet do minus 30 stopni i nas ogólnie na Mazurach to nie dziwi. Takie skoki temperatury, mrozy, zmrożone ulice, zaspy, zaśnieżone chodniki, więc wszyscy na Mazurach jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj w Warszawie ogólnie jest inne podejście do tego. Przekonałam się ogólnie o tym kilka lat temu, gdy przyjechałam tutaj na studia. No i naprawdę wszyscy w mieście inaczej podchodzą do takich temperatur, do mrozu minus 10, minus 15 stopni. Naprawdę wszyscy już tutaj zamarzają, wyciągają pokaźne, grube kurtki i mało osób ogólnie lubi wychodzić z domu wtedy. U nas na Mazurach no po prostu mróz, no wszystko trzeba było wykonywać, normalnie iść do szkoły, po zakupy, do pracy, więc wszyscy u nas są do tego przyzwyczajeni. My zaraz, mimo takiej temperatury, zbieramy się na spacer. Mam nadzieję, że będzie miły. Wychodzi troszkę słoneczka, nie widzicie tego za oknem, ale troszkę niebo się rozpogodziło i jest no już przejrzyście. Rano pruszył taki śnieżek ogólnie. No nie przysypało, zmrożone ulice są, zmrożone chodniki, jak widzieliśmy tutaj z góry z bloku. No i zaraz będziemy się ubierać i zbierać, aby jakoś troszkę lepiej funkcjonować. Dzisiaj nawet rano oglądaliśmy taki program na temat snu, to chyba było pytanie na śniadanie. No i właśnie tam widzieliśmy, że poruszyli ogólnie temat problemów ze snem. U mnie w aptece też często to się zdarza. Jeżeli ogólnie pacjentom proponuję trochę więcej ruchu i trochę większą aktywność ogólnie fizyczną, gdy mają problem ze snem, z budzeniem się w nocy, gdy nie pomaga im już nawet melatonina, no ale są ogólnie niechętni do tego. Nawet o tym osobom starszym no proponuję chociaż krótki spacer przez park nieopodal, no też są niestety niechętnie nastawieni. Tutaj właśnie w tym programie, w tym reportażu też zachęcali jako jeden z pierwszych punktów właśnie do spacerów i do aktywności fizycznej takiej na dworzu nawet, żeby gdzieś się przejść nieopodal i na pewno wpłynie to pozytywniej na jakość snu i na ogólnie taki sen, na fazę snu, na głębokość snu, więc no ja ogólnie trzymam się tego, że jednak ta aktywność na dworzu, trochę świeżego powietrza wpływa dobrze na wszystko, a obok tego dobrze na wszystko robią, o proszę bardzo, owoce. Naprawdę duża dawka owoców, witamin takich naturalnych, no i taka aktywność na dworzu, nawet mała spacery daje naprawdę bardzo dużo. No i tutaj właśnie jeszcze owocki Paweł mi przyniósł. O, jak widzicie, biedroneczka i ona gowdy mamy, o właśnie, a tutaj nieopodal jeszcze hiacynty, żółty, o i różowy, proszę bardzo, tak, ten to trzeba by było związać troszkę, tak ładnie rozkwitły, hiacynty też pochodzą z biedronki, no są bardzo okazałe, ten jest dwupędowy jak widzicie, jeden i tutaj drugi, ten jeden jest potężniejszy, bardzo ładnie pachną, no mi się osobiście, no padłeś. O, proszę bardzo. Mi się osobiście bardzo podoba ten żółty taki. O, bardzo fajny, nie?
No i on jest taki ogólnie bardzo prosty, ładnie się trzyma. O, no i jeszcze ostatnio Paweł mi przyniósł gazetkę, proszę bardzo. I jest to następny numer mojej ulubionej gazetki z Biedronki. I jest to Czas na dobrą formę. O. W tym wydaniu są bardzo ładne przepisy. Wiecie, że bardzo lubię no, przepisy warzywno-owocowe, a tutaj jest troszkę ich. O, patrzcie, 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 kotek przyszedł do nas. Jak zwykle Leopold tutaj sobie siedzi. Co Leopoldzie dzisiaj powiesz? Państwu coś powiesz? Co? Co maleństwo? Co perełko moja? O, podrapać się trzeba, nie? Tak? Tak? Co tam? Będziesz obserwować, czy latają jakieś rybitwy, mewy i inne sikorki? Chyba tak. No to ja pokażę Wam tą gazetkę. Gazetka jest bardzo fajna. Jak zwykle bardzo tutaj urzeka mnie te wydanie po prostu. Jest takie kolorowe, przejrzyste, ładne przepisy są. No i ogólnie jest już dużo zieleni, dużo żółci. No kojarzy się to ogólnie z wiosną. Teraz akurat jest to czas na dobrą formę. I proszę bardzo, o, dobrze rozpocznij rok. Tutaj tam wstępy mamy, o. 2021 rok jest to rok dobrych wyborów. Mam nadzieję, że wszyscy też będą dobrze wybierać w tym roku. O, proszę bardzo, proszę bardzo. I co tutaj mamy? O, tutaj mamy o, jakieś takie przepisiki kolorowe. Tutaj o, coś w moim stylu. To jest o, jaglanka z kurkumą i owocami egzotycznymi. O, jaki ładny, no naprawdę. I tutaj co mamy? Mango nawet mamy, granat. Mango, czy się pomyliłam? Czy coś innego tutaj dali? Nie, dobrze powiedziałam. Mango, papaja, granat, orzechy włoskie, kasza jaglana. Tutaj taki piękny mamy o budyń migdałowy. Bardzo ładne zdjęcie, bardzo ładnie podane. Tutaj no to może już tak dla Pawła bardziej przepis, bo on lubi takie jajka troszkę nierozgotowane. A, to są w ogóle jakieś takie zapiekanki, jakby z makaronu z jajkiem. Tutaj pieczenie chleba mamy. Tutaj mamy jogurciki. Tak, tutaj dalej warzywne. O, tutaj mamy kotleciki z zielonego groszku. A, no bardzo ładne ogólnie jest te wydanie, ale ta gazetka mi się przekręca. Tutaj co mamy? Też dla Pawła, bo on lubi ryby. O, te są bardzo ładne. Są to o, bananowe placuszki z dodatkami. Bardzo ładnie wyglądają. To chyba zrobimy te placuszki. Co tutaj mamy? Rośliny ratują klimat. Będzie można sobie poczytać. O, może tutaj zobaczymy, co jeszcze mamy. To mi bardzo się podobało. No zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Super są te kotlety z kalafiora. Jest to niby jeszcze z dodatkiem soczewicy i jogurtem sezamowym. No ale bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne. Co tutaj jeszcze mamy? O, kopytka z batatów z sosem pomidorowym. Też super o, wyglądają. O, cukiniowe tagliatelle, o, też bardzo ładne, z oliwkami. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj chyba jest już troszkę takich mięsnych przepisów, to już dla Pawła. Czy coś jeszcze będzie? Jeszcze gdzieś powinny być ciasta, tak szybko jak przeglądałam wcześniej, to zobaczyłam. O, tutaj, o, zobaczcie, jest tak, jeszcze takie kotleciki z boczniaków. O, też bardzo fajne. O, i teraz mamy jeszcze o, takie piękności ciasteczka. Tutaj o, sernik z nerkowców. Widzę tu, że jakiś taki krem z mleczka kokosowego jest. Jeszcze z owocami, malinami, nerkowcami. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj jaglany jabłecznik. O. A tutaj jeszcze tarta Earl Grey z
z owocami. Jaka wiosna na talerzu. Super po prostu. Co tutaj jeszcze u nas króluje? Batatowe ciasteczka. Ciasto bananowe, kokosowe. O, też takie ładniutkie. Krem waniliowy z karmelem. No zachęcająca jest ta gazetka. No naprawdę, zachęcają i zdjęcia, i przepisy. Faszerowane daktyle. Takie tutaj przekąski słodkie mamy. No i chyba koniec gazetki, tak? Na koniec zawsze są jakieś jeszcze bony do Biedronki. Zobaczymy, co teraz jest, czy coś ciekawego jest. Troszkę jest tutaj jakiś obniżek, czy coś tutaj będzie dla nas. No, troszkę rzeczy będzie. O, proszę bardzo. Jarmuż, rozszponka, sałata rzymska. No, troszkę jest. Awokado, marchewka na sok, smoothie, malinki, mango, mroźna kraina. Tutaj jeszcze ananas, fasolka, szpinak. No, same ogólnie tutaj fajne rzeczy w tym numerze są. No tu jeszcze jakaś reklama jakiegoś jogurtu. No więc bardzo, bardzo fajna gazetka. Naprawdę można jakąś inspirację tutaj na pewno znaleźć. O, jest cień. Czy wyostrzy mi aparacik, czy wyostrzy? O, chyba wyostrza. O, jest. No i tak właśnie przedstawiała się gazetka z Biedronki. Naprawdę ona bardzo przypada do gustu i ogólnie zawsze czekam na kolejny numer. Zawsze wprowadzają te gazetki, ja to określam, na różne pory roku, na zimę, jesień, wiosnę, ale naprawdę są bardzo fajne przepisy. Zobaczymy, co za oknem, może hopsa hopsa, jak tam dzisiaj zima w Warszawie. Tak właśnie u nas pośnieżyło, niebo troszkę się rozjaśnia, troszkę błękitu widać, ale ogólnie to... Jestem? Wyostrzy aparacik? Wyostrzy. Ogólnie to czekałam na takie wielkie słońce, że będzie naprawdę słonecznie i fajnie się będzie szło po tym dworzu. Ja dzisiaj niestety bez tuszu. Wczoraj mieliśmy bardzo aktywny dzień. Ja ogólnie zdążyłam być i w pracy, i byliśmy jeszcze w takim sklepie charytatywnym oddać kilka rzeczy, takie, które mamy po prostu zbędne i które komuś jeszcze mogą się przydać. Bardzo fajny sklepik tutaj w Warszawie, niedaleko ogólnie. No i jeszcze potem zdążyliśmy posprzątać i pójść na Stare Miasto. Na Starym Mieście było bardzo dużo ludzi. Ogólnie jeszcze gdy wchodziliśmy na Nowy Świat, no i tam już szliśmy kawałeczkiem, było no w sumie bardzo fajnie, bo było mało ludzi, a potem ogólnie bardzo dużo grup przyszło, no i wszyscy stali ogólnie do grzańców, do wszystkich budek z alkoholem, więc zaczęło się robić tłoczno, no i szybko uciekaliśmy, troszkę zmarzliśmy, no bo było minus 10 stopni, no ale był fajny klimacik, było jeszcze dużo światełek, cała iluminacja świetna, ogólnie jeszcze aktywna, bardzo ładne oświetlenie powstało przy pomniku Kopernika i na całym budynku obok są puszczone gwiazdki, takie ładne, delikatne. No i obok stoi taki tramwaj z napisem 18 stalowa, no i jakby powóz konny z konikami, no to na mnie chyba zrobiło największe wrażenie. Druga rzecz to był taki tunel świetny, jakby z muzyką bardziej taką klasyczną. Bardzo fajnie tam było, no tylko strasznie tłoczno, dużo ludzi ogólnie, którzy się kręcili w tą i we w tą, nie szli sobie jedną stroną tuneliku, tylko się cofali, wpadali na kogoś, no i naprawdę to troszkę stwarzało kiepską sytuację ogólnie, no bo wszyscy wpadali po prostu na siebie. No i dalej był jeszcze taki labiryncik zrobiony z takimi kolumnami, więc tam było bardzo ładnie. No i dalej koło Zamku Królewskiego jest jeszcze taki pomniczek, znaczy no nie pomniczek, no taka
wystawka po prostu, zrobiona na styl starej Warszawy, z panem z balonikami. To też bardzo mi się podobało, są to moje trzy rzeczy wybrane. Jeżeli macie jeszcze czas, to możecie się przejść ogólnie na Stare Miasto i zobaczyć te ładniutkie rzeczy. Słyszałam też, że w Wilanowie jest bardzo ładnie, gdyż jest tam taka iluminacja świetna, ogród różany, no i bardzo ładnie niby wyglądają te wszystkie kwiatki. Są one tam w tym roku w takim odcieniu różowo-fioletowym i niby no naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Ja w tym roku widziałam to tylko na internecie, ale jedna pani ogólnie z mojej apteki była tam, no i mówiła, że jest bardzo ładnie, więc też ogólnie jeśli ktoś ma czas, to może sobie zajrzeć mimo pandemii panującej. Na pewno i tak w równe świeżym powietrzu trochę lepiej człowiekowi zrobi. Ja się zbieram, jeszcze coś przekąsimy tutaj z Pawłem i wyruszamy na spacer. A i jeszcze zapomniałam wam powiedzieć o tej fundacji. Jest to taki sklepik, znaczy wczoraj byliśmy właśnie w tym sklepiku charytatywnym. Jest to sklepik w Warszawie. Nazywa się ten sklepik Kopalnia i przyjmuje wszystkie rzeczy. No wiadomo, rzeczy muszą być czyste, nieubrudzone, nieporwane, nieuszkodzone, więc jeżeli komuś są te rzeczy zbędne, może sobie tam zajrzeć i oddać. Rzeczy są przekazywane do domów samotnej matki. Niektóre wyjeżdżają jako dary na Ukrainę. Część rzeczy jest zostawiana w tym sklepie i jest sprzedawana. I po prostu sprzedaż pokrywa czynsz tego sklepiku. Sklepik ma bardzo fajny klimat. Jest to taki sklepik retro, vintage. No i bardzo fajne rzeczy i drobiazgi są tam. Jeżeli nawet ktoś nie chce ich kupić, to może sobie je po prostu pooglądać. No i wielką atrakcją w tym sklepiku jest zwierzątko. A jeżeli nie wiecie, co to za zwierzątko, jest to żółw Stefan. Jest to bardzo przyjazny żółw, bardzo taki naprawdę pozytywnie nastawiony i ogólnie chodzi za człowiekiem jak piesek. Ogólnie nie spytaliśmy się, jaki jest to gatunek żółwia, ale tak, gdy oglądaliśmy potem sobie zdjęcia w internecie, tak myślimy, że to jest żółw chiński. No ale dokładnie nie wiemy, więc nie powiemy i nie mamy 100% pewności. Tylko tak po prostu wywnioskowaliśmy po skorupce, po umaszczeniu tego żółwia, po łuskach, no więc też możecie sobie tam zajrzeć. Ja was pozdrawiam serdecznie, życzę wam miłego popołudnia, no i ogólnie miłej atmosfery. Ja się zbieram, a jeżeli macie ochotę, to subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na Instagram Mazurka Planner. Do zobaczenia, pa pa!